lepiej bym funkcjonował w sytuacji, w którym wolno być tą uskołonucą na całego. Wolno mnie atakować, wolno mnie hejtować, ale mi natomiast wolno zrobić legion moich zwolenników, który odpłaci 10-krotnie mocno. Myślę, że wtedy byśmy mogli wygrać. Teraz połączymy się z Marcinem Rejem, blogerem śledczym. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Zastanawiałem się, bo powiedziałem blogerem śledczym, ale chyba też możemy powiedzieć, że stałym naszym już ekspertem komentującym różnego rodzaju działania, gdzie czasami albo najczęściej w tle jest też Rosja. Ale teraz zacznę od innego pytania. Marcinie, jesteś tą osobą wśród osób, które znam, która chyba w ogóle ma jakąś nieprawdopodobnie dużą liczbę, które toczą się przed liczbę spraw przed polskimi sądami. Wczoraj też brałeś udział w kolejnej rozprawie sądowej. Co się działo, o co w tej sprawie chodzi? Znaczy, no nieprawdopodobne to może nie, bo ja w tym momencie mam dwie. No to nie jest nieprawdopodobna liczba. A może to jest teraz już masz liczbę, tak naprawdę. Proszę. No, w tym momencie mam tylko dwie, tak. Tylko, albo może aż dwie, no bo obie są oczywiście zupełnie nieuzasadnione w moim przekonaniu. Wczoraj była rozprawa z autorką profilu na Facebooku, który nazywa się Ukrainiec nie jest moim bratem. Pani nazywa się Jolanta Lamprecht. I jest wspierana w sprawie przeciwko mnie przez Fundację Polskie Veto, której przewodniczącym i założycielem jest po prostu Grzegorz Braun. To jest fundacja partyjna Konfederacji Korony Polskiej. Ja ujawniłem 2 lata temu, że to Jolanta Lamprecht prowadzi ten profil i zostałem przez nią, no wytoczyła mi sprawę o pomówienie. No i starała się ukryć ten fakt. Jednak ten fakt został w sądzie udowodniony. Natomiast sprawa dotyczy też tego, czy ja w ogóle miałem prawo pokazywać, kto robi dany fanpage na Facebooku. Ponieważ ja doszedłem do tego metodą śledczą, okazało się, że jednoznacznie miałem rację, ponieważ no po prostu pani Lamprecht się przyznała. Zresztą przyznała się już mniej więcej 1,5 roku temu, było otwarte postępowanie w prokuraturze na jej temat, także nie wobec mnie, tylko wobec niej, gdzie ona no zeznała, że owszem, że to robi, natomiast w sądzie w sprawie ze mną nie było o tym wiadomo i dopiero po ściągnięciu akcji prokuratury zostało to potwierdzone, no bo po prostu została skonfrontowana z własnym zeznaniem. Wreszcie, po 1,5 roku rozprawy ze mną przestała to ukrywać, no ale ona uważa, że w ogóle nie miałem prawa pokazywać, kto to robi, no bo się powołuje tutaj na regulamin Facebooka, który nie zmusza do jawności w tym zakresie i traktuje to tak, jakby to był polski przepis. No ale oczywiście ona poniosła różne konsekwencje życiowe z tego tytułu, no bo powiedzmy hejtowanie Ukrainy w Polsce no nie jest popularne, na szczęście, wbrew temu, co można odnieść takie wrażenia, jeżeli się wchodzi na internet, że wszędzie są, cały internet jest antyukraiński, ale społeczeństwo nie jest. I zresztą tej dysproporcji warto porozmawiać, skąd ona się bierze, no głównie z tego, że ludzi, którzy się głośno odzywają przeciwko tej agitacji zbieżnej z interesami Rosji, jest tak strasznie mało. A cała reszta patrzy, podoba się, ogląda, tylko sama nie wchodzi w ten internet, żeby tam zostawiać ślady. No i stąd to wrażenie, prawda? No i pełnomocnik zażądał dla mnie 8 miesięcy ograniczenia wolności w postaci 30 godzin prac społecznych tygodniowo. Tak powiedział, co jest dziwne zresztą, bo jest przecież limit według artykułu 35 Kodeksu Karnego do 40 godzin, ale nawet nie o to chodzi. Do tego nawiązka, dość astronomicznej, przynajmniej jak na moje możliwości, kwocie 100 tysięcy złotych. No i jeszcze opublikowanie treści wyroku, pewnie w jakimś czasopiśmie ogólnopolskim, co spokojnie może kosztować drugie tyle. No więc jest to oczywiście żądanie radykalne, żądanie mocno przestrzelone. Wyrok ma być, wszystko, cały przewód sądowy jest zakończony, wyrok ma być ogłoszony o godzinie 8:20 7 marca w Sądzie Rejonowym w Katowicach. No i zobaczymy, no poczekam te 1,5 tygodnia i zobaczymy, co się będzie działo.
A cóż, pozostaje nam wiara w sprawiedliwość i racjonalność sądów i że przed sądami ze swojej działalności będą się tłumaczyć ci, którzy Polsce i polskim interesom szkodzą, a nie ci, którzy osoby, które prowadzą działalność budzącą niechęć, nienawiść do innych narodów, demaskują. Mam taką przynajmniej nadzieję, że tak to będzie też wyglądać za tydzień. Ale dzisiaj... pozwól mi być optymistą. Dzisiaj mamy, znowu odwołam się do twojego wpisu na Facebooku, wpis zamieszczony dwa dni temu. Dwa dni temu napisałeś tak. Tomasz Jankowski z pisma Myśl Polska, dawniej gęsek partii Zmiana, jest w drodze do Moskwy na forum wielobiegunowości. Jutro 26 lutego pod auspicjami Międzynarodowego Związku Rusofilów. To napisałeś dwa dni temu. Wiemy, że Tomasz Jankowski do Moskwy dotarł. To opowiedz nam, kim jest Tomasz Jankowski, co to za forum, jak to się dzieje, że Polacy jeżdżą do Moskwy w takim czasie, a jeszcze się żalą, że mieli taki problem, żeby do tej Moskwy dotrzeć, bo musieli lecieć przez Stambuł. No, Tomasz Jankowski w dużym skrócie to jest numer dwa partii Zmiana, też samoobrony, obok Mateusza Piskowskiego. To jest najwierniejszy współpracownik i sekretarz partii Zmiana, no i na dobrą sprawę też sekretarz Mateusza Piskowskiego. A więc kiedy Mateusz Piskorski założył partię Zmiana w 2015 roku, to wziął swojego współpracownika samoobrony Tomasza Jankowskiego i uczynił go sekretarzem generalnym tej pseudopartii, no bo przypomnę, że ona nigdy nie została zarejestrowana, bo działała jako byt nieformalny przez półtora roku, a potem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to wszystko rozgoniła. No a później Mateusz Piskorski sobie przebywał w areszcie, zabił go zresztą, co już mówiłem wielokrotnie moim zdaniem. Kiedy wyszedł, to przeniósł się do czasopisma Myśl Polska i zaczął tam ściągać swoich dotychczasowych współpracowników i w pierwszym rzędzie Mateusza Piskorskiego. Więc teraz Mateusz Piskorski z Tomaszem Jankowskim są czołowymi publicystami pisma Myśl Polska, którego kierownikiem jest, znaczy redaktorem naczelnym jest teoretycznie jeszcze Jan Engelbart, ale nie robi tam za wiele. I jednoznacznie publikują materiały też zbieżne z interesami Rosji, takie jak przemówienie Dugina, wywiady z ambasadorem i tak dalej. No i teraz Tomasz Jankowski poleciał do Moskwy, gdzie odbywa się, do dzisiaj w zasadzie, odbyła się druga edycja corocznego kongresu, czegoś, co się po rosyjsku nazywa Międzynarodowy Związek Rusofilów, naprawdę się to nazywa Rusofilów, aż tak bezczelnie. Nominalnym założycielem tego jest bułgarski polityk kompletnie prorosyjski, który się nazywa Matałos. Natomiast faktycznie osobą, która to organizuje na zlecenie Kremla, jest oligarcha Konstantin Małofiejew. No właśnie ten, który bardzo dużo tego typu agitacji w drodze outsourcingu dywersji politycznej organizował w wielu krajach. No i właśnie ten, który, o czym wiadomo, finansował w dużej mierze pseudoseparatystów, którzy wywołali wojnę z Ukrainą. Prawda? Gierkin był po prostu pracownikiem normalnie w firmach Małofiejewa. I on tam przeznaczył, no nie wiadomo ile do końca, ale tak się szacuje, że ładne kilkadziesiąt milionów dolarów, co najmniej, prawdopodobnie jeszcze dużo więcej. W zamian za to sobie Małofiejew spokojnie uprawia interesy telekomunikacyjne, a nawet baronem internetu i tak dalej. I też obraca pieniędzmi cerkwi prawosławnej. No i mamy kongres rusofilów, gdzie się, no mówiąc krótko, największe rosyjskie onuce z całego świata się zebrały. Ci naprawdę najbardziej znani, którzy mają gigantyczne zasięgi. Że tak powiem, do tej roli, prawda, w tym gronie Tomasz Jankowski okazał się tym, który został wybrany. Dosyć charakterystycznym szczegółem, może, ale nie wiem, czy szczegółem jest to, że kiedy on opublikował film ze swojego wczorajszego przemówienia na tym kongresie, no to trzecim podmiotem, który mu postawiło polubienie na Facebooku, jest rosyjski konsulat z Krakowa. No to i dosyć charakterystyczne. No i Tomasz Jankowski sobie tam przemówił i opowiadał, że jest krzywdzony bardzo, że jest straszny reżim w Polsce, ponieważ ludzi niezależnie myślących, czy niezależnie myślących się w Polsce prześladuje, piętnuje w internecie i tak dalej, a nawet wsadza do więzienia
I wymienił tutaj przykład Janusza Niedźwickiego, swojego przyjaciela, no bo przyjaciela rzeczywiście, bo podległy był mu, mianowicie Janusz Niedźwiecki był koordynatorem tej partii Zmiana w Olsztynie, koordynatorem regionalnym. Natomiast kiedy Mateusz Piskorski przebył w areszcie, to zaczął go zastępować w biznesie organizowania różnych akcji dywersyjnych, politycznych na wschodzie, czyli obserwacje wyborcze, między innymi na Ukrainie zresztą. I zmontował różne prowokacje, zmontował fałszywy think tank wyglądający na brukselski, a tak naprawdę zarejestrowany w garażu swojego teścia w Olsztynie. No ale nabrał na to różnych posłów, na przykład słynna prowokacja, w której w Odessie wkręcono w dziwną sytuację z przedstawicielami Partii Regionów posłów Jana Rulewskiego i pana Wścisły, w tym momencie nie pamiętam imienia tego drugiego posła. No to była robota, to była właśnie robota Niedźwickiego. No i to się skończyło zatrzymaniem Niedźwickiego przez ABW w 2021 roku. I w styczniu zakończyło się śledztwo w jego sprawie i akt oskarżenia został skierowany do sądu z zagrożeniem 15 lat za normalne szpiegostwo, za normalną współpracę z rosyjskimi służbami. I tutaj ciekawy moment jest taki, że wiadomo, to między innymi z opracowania Antona Szechowcowa, który się bardzo pochylił nad przypadkiem Janusza Niedźwieckiego, wiadomo, że najważniejszym kontaktem politycznym, tak powiemy, bo czy prowadzącym w rozumieniu szpiegostwa to wyjdzie dopiero jak będzie wyrok, to na razie jest zatajone. Natomiast politycznym to na pewno był Leonid Słucki. Leonid Słucki jest po prostu politykiem i to bardzo ważnym, tak? To jest szef klubu partii liberalno-demokratycznej tak zwanej, no, której nazwa jest trochę żartem. To jest po prostu, na uproszczenie, to jest partia po Żirinowski. To jest partia, którą założył Żirinowski, nieżyjący. Czyli on jest jednoznacznie tak naprawdę satelitą Kremla, no, zupełnie to jest jasne. Natomiast no, on jest bardzo ważnym deputowanym i on powiedzmy patronował organizacyjnie, partyjnie i tak dalej, różnym podmiotom, różnym fundacjom i tak dalej. No to długo byłoby to opowiadać, w każdym razie kwestia polega na tym, że ten Janusz Niedźwiecki z Polski był pod niego podczepiony i to wiadomo. No i on jest też jednym z głównych organizatorów tego międzynarodowego ruchu Związku Rusofilów na poprzedniej edycji, bo już to jest drugi taki kongres, przemawiał, otwierał. No i nie mam wątpliwości, chociaż nie czekam jeszcze, aż się pojawią jakieś zdjęcia, nie mam wątpliwości, że tam był. No i właśnie tam pojechał ten Tomasz Jankowski. No i teraz paradoks jest taki, że rozmawialiśmy przed chwilą o pierwszej sprawie sądowej. Druga sprawa sądowa jest właśnie z czasopismem, z pismem Myśl Polska, który no w tym momencie Tomasz Jankowski jest jednym z ważniejszych publicystów. Mateusz Piskorski w tym momencie, sądząc po liczbie publikacji, jest najważniejszym. No i teraz proszę sobie wyobrazić i dobrze sobie to przyswoić. Ja jestem pozwany w sądzie rejonowym w Myślenicach za moje stwierdzenie, że pismo Myśl Polska ma charakter prorosyjski. Jestem pozwany za stwierdzenie, że prorosyjskie jest pismo, którego jeden z ważniejszych publicystów jedzie na kongres Światowego Związku Rusofilów do Moskwy i wygłasza tam przemówienie, z którego wynika, że w Polsce jest strasznie proamerykański reżim, natomiast polski naród jednak jest prorosyjski, na szczęście. I będę musiał się tłumaczyć w sądzie, że mi się coś ubzdurało, że to ci ludzie są prorosyjscy. No tak to wygląda. I co? I są to takie, że procedują na spokojnie. I jeszcze zwróćmy uwagę, w swoim wpisie piszesz też prosto o tym, przypominasz o tym, że o tym związku tego kongresu bezpośrednio z reżimem putinowskim, bo to nie jest tylko tak, że tam pojawiają się różne osoby związane z reżimem, ale wprost są pewne cechy, które wskazują, że reżim putinowski w tym uczestniczy. Ławrow otwierał w ubiegłoroczną sesję tego kongresu. W tym roku o kongresie poinformowała rzeczniczka rosyjska MSZ. No ale tego nie musimy sobie specjalnie udowadniać. Przepraszam, duże kongresy w reżimie totalitarnym są zawsze państwowe. Wiesz, Marcinie, nie wiem, czy nie musimy sobie udowadniać, jak ty właściwie spędzasz życie na tym, żeby udowadniać to, co jest dla wielu ludzi oczywiste. I oczywista jest działalność tych osób, a nie możemy jej nazwać, bo my poniesiemy tego konsekwencje, a nie ci ludzie. I dlatego zwracam uwagę na rzeczy oczywiste, bo chyba należy o nich mówić. Bo może, Marcinie, to jest tak, że takie osoby jak Artur Żak, ty, ja, my to rozumiemy, a jednak Artur Żak nawet podnosi rękę, to może się nie zgadza z tym, że to rozumie, a inni
a inni tego nie rozumieją. To Marcinie, nie pozwól, ponieważ Artur Żak chciałby coś dodać, to Artur Żak Lwów. Często spotykamy się z takim zarzutem, że właśnie te poglądy powinny istnieć w przestrzeni polskiej, czy też w przestrzeni europejskiej, przecież jest wolność słowa. Ale przewrotne pytanie, czy poglądy, które reprezentuje między innymi Malafiejew, tak, czyli ten oligarcha prawosławny, że go tak określę, i media, którymi on zarządza, powinny być ideologią albo myślą, która powinna mieć bezpośredni udział w życiu społecznym w Polsce, czy nie powinna być ograniczana? Myślę, że to byłoby przeciwskuteczne. Czy próby teraz... Jestem w ogóle bardzo wolnościowy i uważam, że mi się dosyć podoba system amerykański, gdzie można powiedzieć właściwie prawie wszystko. Chociażbym, powiedzmy, tak samo jak pewne rzeczy, które pasują tam, niekoniecznie pasują tutaj. Ja uważam, że to akurat ograniczenia prawne i tak się okażą nieskuteczne. No, przecież nie można zamknąć internetu. Nie widzę tutaj specjalnie skuteczności tego. Nie, to powinno być zupełnie inaczej. Przede wszystkim obecnie mamy sytuację taką, że zagłoszenie tego typu poglądów nie grozi w Polsce prawie nic, prawda? Jest praktyka, prawda, umarzania takich spraw w zasadzie systematycznie. Natomiast za nazwanie tych takich poglądów po imieniu są dosyć poważne konsekwencje. Więc nie ma sprzeciwu, bo ludzie się boją, że skończą tak jak ja, czyli z uciążliwymi sprawami sądowymi, z hejtem i tak dalej. No i nie będzie oporu społecznego, nie będzie więcej Marcinów Rejów, jeżeli to będzie tak wyglądać, że nie ma żadnej ochrony, że nie ma żadnej bariery, prawda, przed terroryzowaniem porządnych polskich patriotów, za którego się uważam, przez ludzi pokroju jankowskiego. Pokroju, którzy bezczelnie po prostu pozywają za byle co, na przykład za twierdzenie, że ich pomówią, że są prorosyjscy, gdzieś się obnoszą z prorosyjskością, są tego dumni, ale twierdzą, że ponieważ faktycznie zresztą, prawda, prorosyjskość w Polsce jest niepopularna, więc stawia ich to w złym świetle. Jeśli zupełny absurd, ale ten absurd jest procedowany spokojnie, prawda, przez sąd rejonowy, który widzi w tym tylko kłótnie jakichś dwóch niedojrzałych facetów na internecie, której należy zdyscyplinować, żeby przestali zaburzać porządek społeczny. Tak to mniej więcej jest w głowie takich sądów. No. Tymczasem jest to są, nie wiem, traktuje się to jakoś zalążek, jakiś początek po prostu samoobrony oddolnej przed dezinformacją, przez subwersją polityczną rosyjską. I nie potrzebuję tu prawa, bo potrzebuję po prostu, ja bym jak raz zniósł wszystkie te przepisy o ograniczeniu wolności słowa, jakikolwiek. Ja już niech sobie po prostu trąbią, tylko niech można bezpiecznie, natomiast w zamian za to kompletne zniesienie artykułu 212 prawda, o zniesławieniu, ponieważ przynosi więcej szkody niż pożytku, ponieważ jest nadużywany do zamykania ust, a wcale niespecjalnie chroni tak naprawdę, więc ja jestem gotowy się zamienić po prostu. Będzie można mnie szkalować, ja tam potrafię odpyskować, ale żebym ja mógł spokojnie po prostu nazywać ich bez używania kruczków prawnych, którymi mój doświadczony mecenas cały czas zaleca, co zresztą o czym świadczy, że on to zaleca też, oczywiście poglądem jak należy. Po prostu zamiast mówić, że oni są zbieżni z interesami Federacji Rosyjskiej, to mógłbym ich po prostu nazwać na przykład stałymi ruskimi unucami. Po prostu. Pip, i nic by mi się nie możemy, nie możemy używać, nie możemy używać tych słów. Marcinie, musisz tutaj wyraźnie zaprotestować i protestuję. I proszę, o to, żeby takich słów nie używać. Natomiast wspomniałeś, zanim Arturze ci oddam, no dobrze. Zrobiłeś taką minę, że ja chciałem tylko dopełnić, bo jeżeli ktoś obserwuje środowisko Malafiejewa, nie tylko jego telewizję Cargrad, ale także te środowiska, które on wspiera bezpośrednio, między innymi poczynając od Girkina i zwolenników Girkina, to oni tam wprost negują państwowość polską, tak? Czyli może nie na Cargradzie, ale na tych pogadankach swoich, często określanych pogadankami piwnicznymi Turbo Z Patriotów, oni negują polską państwowość. Więc jeżeli ktoś wybiera się na zlot organizowany przez to środowisko, to tutaj nie możemy mówić o wolności słowa, tak? Tylko o działaniu antypaństwowym, przynajmniej ja bym to tak określił.
To przepraszam, skorzystam jeszcze zanim poproszę Piotra o wyświetlenie profilu pana Jankowskiego, to przeczytam wam pytanie, które się pojawiło na naszym kanale. Od jakiegoś czasu mam w zwyczaju oglądać przegląd prasy Myśli Polskiej i nie znajduję tam żadnej prorosyjskości. To natomiast śmierdzi jakąś nienawiścią. I dalej jeszcze jest ty, ale chyba coś się panu przerwało. Nie ma tam prorosyjskości, Marcinie. Nie, to jest obiektywne, tak. Mhm. Nie, ja przepraszam po prostu. Właśnie to jest ta sytuacja, prawda? Znaczy tak, oni mogą sobie po prostu publikować wypracowania pana Dugina, oczywiście może, które są normalną pochwałą wojny napastniczej, czyli pochwałą ludobójstwa tak naprawdę, no bo przecież wiemy, co się dzieje, no, prawda, w strefach okupowanych. Mówimy tutaj o Aleksandrze Duginie, który no może akurat na Myśli Polskiej to nie, ale jest po prostu znany z różnych innych wypowiedzi, których zwyczajnie apeluje do eksterminacji narodu ukraińskiego, a my jesteśmy pewnie w kolejce. Więc przepraszam, a ja nie mogę po prostu raz użyć grubego słowa. Prawda? No bo prawo, bo coś tam. No przepraszam. No bardzo. Też kultura, Marcinie. Akurat jest, ja wiem, akurat że kultura, jest przekleństwa w audycji, to jest kultura. Dobrze. Ja myślę, że jest wojna informacyjna i ja myślę tak. Ja myślę jednak, że jak się chłopaki, prawda, bronią niepodległości swojego kraju na Ukrainie podczas walk, to podejrzewam, że po prostu jakieś bladzie przy okazji, prawda, latają podczas strzelania. Tak czy nie? Otóż mamy tutaj wojnę informacyjną. To jest też wojna. Jeżeli mamy ją prowadzić konkretnie, to trzeba ją prowadzić na pewnych emocjach, czyli wolno być zagniewany po prostu, no bo się dzieje po prostu draństwo. Się dzieje draństwo. I trzeba się bronić. I trzeba to robić. Co do emocji, Marcinie, w pewnym sensie z tobą się zgadzam, ale jednak apeluję, żebyś też nie namawiał, bo za chwilę będziemy mieli wysyp tych wszystkich słów też na YouTubie, chociaż tam jest łatwiejsza sprawa, bo YouTube sam rozpoznaje przekleństwa i eliminuje, więc ale to nie koncentrujmy się na wątkach pobocznych. Panowie, Myśl Polska i jej prorosyjskość, myślę, że została też stwierdzona w bardzo oczywisty sposób. Przypomnę, że jest to strona. Gratuluję panu użytkownikowi Marek Rudnicki, że przeglądu Myśli Polskiej dokonuje, bo na wniosek ABW to jest strona zablokowana, także oczywiście można ją zobaczyć, jak każdą zablokowaną stronę można zobaczyć, bo są te narzędzia, jest zablokowana, Marcinie. Przed chwilą sprawdziłem, zanim to nie jeszcze powiedziałem, sprawdziłem i jest zablokowana ich strona. No, Marcinie, to ja zaraz ci pokażę, może mi nawet się uda zrobić taki eksperyment, jeszcze tego nie robiłem, nie wiem, czy nasi realizatorzy na mnie nie nakrzyczą, bo jeszcze takiej rzeczy nie robiłem w naszym systemie. Może mi się to uda. Mam nadzieję, że nie wyświetlę czegoś innego, niż bym chciał, ale to chyba się robi tutaj. I teraz spróbuję, teraz muszę znaleźć, no nie wiem, czy mi się uda, bo chciałem państwu pokazać, że ta strona jest zablokowana. A, jest, chyba uda mi się. Zobacz, co się dzieje po wpisaniu Myśl Polska w przeglądarce. Pojawia się taki komunikat Myśl Polska Info, to jest ich odnośnik główny, ale ty korzystasz z VPN-u i dlatego po prostu to widzisz, bo oczywiście gdy zastosujemy VPN, nie korzystam. Przepraszam, ale nie korzystam. To może nawet nie wiesz o tym. Ja wiem, dobrze, przepraszam Paweł, mylisz się, po prostu się mylisz. Jest tak, że jest częściowo zablokowana u niektórych operatorów. Mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, w maju albo w czerwcu 2022 roku rzeczywiście ABW nakazało, poprosiło na tak zwaną prośbę nie do odrzucenia wszystkich operatorów internetu, żeby to zablokowali. Następnie Myśl Polska się procesowała z tą decyzją i gdzieś wygrała w jakimś sądzie, czy nie wiem w którym. I teraz jest tak, że niektórzy operatorzy odblokowali, a niektórzy jeszcze nie. Ja na przykład korzystam z Orange'a w domu, i mam to w normalnym dostępie, wcale nie korzystam z VPN-u, mnóstwo ludzi to ogląda. Być może akurat u ciebie jest po prostu jeden z tych operatorów, który jeszcze blokuje Myśl Polską, ale to już są śladowe, to jest przypadek, akurat trafiło na ciebie. Generalnie Myśl Polska na podstawie decyzji polskiego sądu została przywrócona do normalnego dostępu. Użytkownicy na naszym czacie z różnych innych miejsc też mówią o zablokowaniu strony Wojciech Jankowski. Niektórzy nas słuchają. Także być może rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że niektórzy operatorzy uwolnili tę stronę a mam cały czas udostępniony ekran. Mówiłem, że do końca nie będę wiedział, jak to zrobić. Zaraz postaram się to zmienić i mam nadzieję, że to teraz mi się uda. ale
ale na pewno taka decyzja ABW była, co jest, myślę, dodatkowym dowodem na to, jak możemy patrzeć na ten profil. Do prasówki zapraszam Państwa na inne strony, niekoniecznie na stronę Myśli Polskich. Marcinie, czy wyczerpaliśmy temat? A, mieliśmy pokazać jeszcze profil pana Jankowskiego i tego lajka od konsulatu rosyjskiego. To takie ładne jest, to jest profil facebookowy Tomasza Jankowskiego, który obecnie przebywa w Moskwie, czym się chwali. Tu jest, możecie Państwo sobie zobaczyć wystąpienie na tym w moskalskim forum pana Jankowskiego. I teraz chyba widzieliśmy te lajki. Ja mam słabą rozdzielczość, więc nie jestem przekonany, ale jest lajk też konsulatu Rosji pod tym wpisem. Proszę bardzo, to na pewno pan Jankowski może sobie wydrukować jako dyplom, powiesić, chociaż myślę, że ma jeszcze parę innych rzeczy w ramach takich dyplomów za wylot do Moskwy w czasie, gdy większość świata jednoznacznie potrafi odnieść się do rosyjskiej polityki. Temat Jankowskiego wyczerpany, czy panowie coś chcecie dodać? Wyczerpany, no może wystarczy na dzisiaj, chociaż można by książkę o nim napisać. Ja na te twoje książki, Marcinie, czekam. Myślę, że nie tylko ja. A w pewnym momencie naszej dyskusji chciałem ci powiedzieć o takiej rzeczy, bo mówiłeś o tym takim społecznym spojrzeniu na to. Gratuluję ci, że wreszcie też inne media cię dostrzegają. Bardzo interesujący wywiad na portalu gazeta.pl i dobrze, że to powraca, bo przez jakiś czas gdzieś wydawało się, że ten temat nie jest szczególnie eksponowany. Także bardzo dobrze tam się stało. Jeszcze popatrzymy na pytania. Być może w tym czasie mieliście okazję, żeby popatrzeć, jeśli chodzi o pytania, do czegoś byście się chcieli jeszcze odnieść? I zapadła cisza. Może? Proszę bardzo, Marcin Rej. Znaczy, ja myślę, jeszcze raz, ja mam wrażenie, że taka niedosytu, po prostu, jeśli chodzi o odpowiedź na temat, prawda, tego, że co powinno być zakazane, a co nie. Ja bym powiedział, no, gdzieś pewnie prawda leży po środku, natomiast mi się wydaje, że coś za coś. Ja bym był za tym, żeby, może nie do końca, bo pewne rzeczy nie, no to też nie można, nie wiem, właściwie zalegalizować nazizmu na przykład, prawda? Natomiast ja bym był za tym, żeby wszystkie przepisy związane z ograniczeniem, jakimkolwiek ograniczeniem, jakiejkolwiek wypowiedzi, komunikacji zostały przejrzane pod kątem, czy aby nie przynoszą więcej szkód niż pożytku. To znaczy, żeby się nie musiał bać, prawda, że puszczę przekleństwo na antenie z jednej strony, ale żebym ja się nie musiał bać, prawda, powiedzenia wyraźnie, co myślę, nawet kiedy to jest bardzo krytyczne, ale przede wszystkim po to, żeby znieść nareszcie tą wielką przeszkodę, która powoduje, że 90% porządnych ludzi się boi w ogóle zagrzeć z tym towarzystwem, bo ono potrafi wykorzystać organa ścigania przeciwko większości i ta mniejszość terroryzuje w tym momencie większość i dochodzi do sytuacji naprawdę, w którym to obym macha psem. Mnie się wydaje, że lepiej bym funkcjonował w sytuacji, w którym wolno być tą ruską onucą na całego. Wolno mnie atakować, wolno mnie hejtować, ale mi natomiast wolno zrobić legion moich zwolenników, który odpłaci 10-krotnie mocno. Myślę, że wtedy byśmy mogli wygrać. Ja bym na to szedł. Marcinie, to żeby jasno i wyraźnie to zabrzmiało, artykuł 212 w ogóle, który funkcjonuje w polskim prawodawstwie w odniesieniu właśnie do mediów, jest skandalem i kolejne ekipy rządowe przychodziły do władzy mówiąc, że ten artykuł zostanie zniesiony, kolejne środowiska dziennikarskie to zapowiadały, że będą wywierać nacisk i ten artykuł wciąż trwa i oczywiście masz pełni rację, że ten artykuł jest skandaliczny, w pewnym sensie tak, dla mnie jest też ciekawe, kto na przykład taką myśl polską czyta. I wcale nie, może właśnie dlatego wcale nie trzeba jej blokować, bo to od razu jest też to o czymś świadczy. To znaczy ja też przeglądam te strony, ale... Myślę, że to jest bardzo niebezpieczna rzecz w ogóle, bo to jest tak. No, w pewnym momencie jest tak, no, to, że na przykład Sputnik rosyjski jest blokowany, prawda, no, to wydaje się dosyć oczywiste. Zresztą zrezygnowali nawet z prowadzenia w ogóle Sputnika po polsku po tych blokadzie, no bo po co właściwie, nie? Ja mam z tym tylko problem tak naprawdę, bo nie mogę przeglądać, że tak powiem, kompromitujących rzeczy, którzy nasi aktywiści prorosyjscy tam popisali, no bo to wszystko poznikało, no coś się zarchiwizowało, ale nie za wiele. I co z tego właściwie? Natomiast blokowanie jednak coś takiego, że powiedzmy, no państwo decyduje, prawda, zamyka jakieś medium,
nie szkoda mi w ogóle tej myśli polskiej, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że to jest jednak brzytwa. I teraz no jest to po prostu początek pewnej praktyki. No, no mnie to nie jest tak, że czuję Schadenfreude, to jest raczej to, że się boję po prostu takiego instrumentu, bo to może pójść trochę za daleko. Mówiąc krótko, brzytwa fajnie, póki jest w ręce człowieka, ale jeżeli ten człowiek zamieni się w małpę, to mamy małpy z brzytwą. A przecież demokracja nie jest rzeczą daną na zawsze, więc no budzi to pewne moje obawy, tego typu praktyka. I wolałbym, żeby było tak, że wszyscy obywatele, no każdy po prostu może spokojnie sobie po prostu pokrytykować tą myśl polską, albo na wysokim poziomie, albo na niskim poziomie, tak jak mi się przed chwilą wypaliło, ale to też jest coś, co powinno być tak naprawdę wolne. No nie widzę z tym jakiegoś zasadniczego problemu. Korona im z głowy nie spadnie. Ja bym był za liberalizacją tego wszystkiego, bo to jest warunek, żeby możliwy był opór społeczny przeciwko tym zjawiskom, który będzie skuteczniejszy. Natomiast ograniczenia prawne, te wszystkie instrumenty, które mamy obecnie w tym zakresie, są w dużej mierze fikcją. Są nieskuteczne, służą do terroryzowania tych, którzy się temu opierają, i tutaj owszem są skuteczne, natomiast powodują też, jednocześnie te same instrumenty powodują, że ludzie się, że ten opór społeczny nie powstaje, że ci śpiący rycerze nie budzą się, bo się boją po prostu. Więc ja uważam, że to jest takie libertariańskie podejście do tego powinno być, mianowicie, żeby się obronić przed rosyjską dezinformacją, zalegalizujmy ją tak naprawdę. Jest jeszcze jedna sprawa. Ludzie czekają, aż państwo to zamknie i właśnie dlatego się nie odzywają, bo się spodziewają, że za chwilę to będzie pozamykane. A nie będzie. Ludzie przestali czekać, żeby moim zdaniem zmienić prawo w tym zakresie. Marcinie, to chciałem tylko jedno pytanie może jeszcze na koniec, czy właściwie jakaś uwaga, żebyśmy się do niej odnieśli, bo jest w pewien sposób ciekawa, chyba zabrzmiała krytyka, w moim głosie na pewno zabrzmiała krytyka wyjazdu Jankowskiego do Moskwy. Dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, że ktoś przyzwoity mógłby w tym momencie jeździć na takie spotkania, nawet chyba dziennikarz, nie wiem, czy tam powinien się pojawiać, ale użytkownik Kuci Kukan, nawiązując chyba do tego, a nasi najważniejsi politycy nie pojechali na Ukrainę w drugą rocznicę inwazji, 3. i dobrze. To może poproszę Artura Żaka, czy to dobrze, że polscy przedstawiciele państwa polskiego nie byli na Ukrainie w czasie drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji? Czy to o czymś świadczy twoim zdaniem? Czy to dobrze, że nie pojechali, a może nie byli zaproszeni? Czy coś wiesz na ten temat? Tak naprawdę nawet była burza w internecie, że ponoć Kijów odwołał wizytę Andrzeja Dudy w drugą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, co jest w sumie bzdurą i absurdem, bo jeżeli chodzi o to spotkanie między innymi w Hostomelu, to jeżeli się nie mylę, ono było na poziomie premierów, więc prezydenta wizyta by była tam co najmniej kuriozalna, jakby prezydent Duda tam się zjawił. Oczywiście ja bym chciał, żeby takie wizyty czy na poziomie premierów, czy na poziomie prezydentów były zorganizowane, bo to pokazuje właśnie tę solidarność. Ale z drugiej strony to, że do takiej wizyty na poziomie głów państw nie doszło, no to nie widzę też w tym jakiejś nadmiernej tragedii. Zarówno premier Polski, jak i prezydent Rzeczypospolitej odnieśli się do tego wydarzenia. Każdy z nich nagrał swoją odezwę, czy też napisał swoją odezwę. I w tych odezwach nie było nic kontrowersyjnego. Nadal Polska popiera Ukrainę w walce z rosyjskim napastnikiem. Więc ja bym w tym nie widział jakiejś nadmiernej tragedii, a ta burza w szklance wody, no moim zdaniem, była tylko burzą medialną, może z braku tematów do opisywania.
I warto dodać, może jednoznacznie stwierdzić, wypowiedzi najwyższych władz polskich, wypowiedzi prezydenta tego dnia, wypowiedzi premiera tego dnia, ministra, a w ogóle jeszcze jak nawiążemy do wystąpienia ministra Sikorskiego na forum ONZ, są jednoznaczne w przekazie i wiadomo, jakie jest stanowisko Polski. Przypomnę, że polscy politycy, w tym polski premier, był pierwszą osobą, która w ogóle pojechała do Kijowa, który był w częściowym okrążeniu, że nasz prezydent był pierwszym prezydentem, który do Kijowa poleciał, że nasi politycy od samego początku rosyjskiej inwazji bywali w Kijowie i nie tylko w Kijowie, byli w tych miejscach, gdzie dzieją się rzeczy straszne i myślę, że warto o tym pamiętać i absolutnie nie ma co tworzyć jakiejś takiej wersji, że to jest i dowodzi tego, że Polska Ukrainy nie wspiera, bo to nie jest prawdą. Marcinie, nie wiem, czy chcesz do tego się odnieść, ale ja na pewno mam znowu to faworyzowanie dzisiaj użytkownika Kuczy Kukan, ale muszę na to odpowiedzieć. Nasi dyplomaci są w Moskwie. Co z tym począć? To moje osobiste zdanie, które wygłaszam i co do którego wewnętrznie jestem przekonany. Polski ambasador nie ma co robić w Moskwie, jego trzymanie tam jest absolutnym błędem i wielką pomyłką. Odwołanie ambasadora nie powoduje zamknięcia placówki, placówka po prostu ma obniżony status, tak to jest na Białorusi, trwa od lat. Świat się nie zawalił. Nawet można sobie wyobrazić, że nawet w ogóle mogłoby nie być placówki, wtedy zadania dyplomatyczne przejmuje placówka innego kraju, z którym można odpowiednie porozumienie zawrzeć. Natomiast trzymanie polskiego ambasadora jest kompletną pomyłką, bo powinniśmy pokazać na szczeblu dyplomatycznym, że my tego nie akceptujemy, zwłaszcza, że konsekwencją trzymania polskiego ambasadora w Moskwie jest trzymanie ambasadora zbrodniczego reżimu w Polsce, Siergieja Andrzejewa, który wyczynia wszelkiego rodzaju szopki, przypomina mi to, o czym mówił Marcin Rej, upamiętnia katów żołnierzy w Armii Krajowej. To jest po prostu w ogóle niedopuszczalne, że ten człowiek jest w Polsce, już nie mówiąc o tym, że trzymanie tak wielu rosyjskich dyplomatów ułatwia im po prostu działania o wiadomo jakim charakterze na terenie Rzeczypospolitej. Dlaczego kolejna ekipa rządowa NATO się decyduje? No mam nadzieję, że po prostu kolejna ekipa jeszcze nie miała czasu, żeby się tym zająć. Czemu poprzedni rząd to robił? Powiem Państwu wprost. Myślę, że to były koterie towarzyskie, a nie interes Polski, że nasz ambasador był w Moskwie. I to jest strasznie przykre po prostu. Jestem absolutnym przeciwnikiem trzymania polskiego ambasadora w Moskwie i ta osoba, która pełni taką funkcję, jak najszybciej stamtąd powinna po prostu do Polski powrócić. Natomiast to, że pozostaną tam pracownicy, którzy mają do wypełnienia zadania innego charakteru, no tak, obywatele polscy czy Polacy na terenie Federacji Rosyjskiej są. My z Rosją nie jesteśmy w stanie wojny, chociaż faktycznie wygląda to tak, że Rosja przeciwko nam działania o charakterze wojennym prowadzi. To też po prostu trzeba mieć tego świadomość. To oczywiście moje prywatne zdanie i chciałem to bardzo mocno podkreślić. Jeżeli panowie... Marcin? No tak, ja się chciałem, jeśli pozwolić, trochę, jeśli mam jeszcze chwileczkę. No to wtedy chwileczkę. Odnieść się dokładnie do tego, znaczy po prostu powiem, no nie ma ambasadora północno-koreańskiego w Seulu, prawda? A jednak, że tak powiem, Północna Korea i Południowa Korea, jak dochodzi do czego, to na pewno ma jakiś czerwony telefon, żeby się ewentualnie uspokoić i sprawdzić, czy to znowu była prowokacja na tej linii, prawda, czy nie. To wystarczy. To znaczy, że zupełnie nam nie jest potrzebny rosyjski ambasador w Warszawie, żeby się komunikować z Rosją w jakichś po prostu najcięższych sprawach. No i już, a poza tym to nie mamy w ogóle z niczym nic do rozmowy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Kuczy Kukana, no jeżeli użytkownik Kuczy Kukan pisze w dobrej wierze, to ja mu coś wytłumaczę. No więc ja rozumiem, że on się cieszy, że tej delegacji w Kijowie nie było. Ja się tam akurat martwię, ale rozumiem, że gdyby ona była, to by ją krytykował i by używał jako pretekstu. No jak to? Oburzacie się, że pan Jankowski jest w Moskwie, a przecież wam się podoba. Czyli on próbuje to stawiać na równi. No więc nie ma tutaj równi, to nie ma zestawienia. Po pierwsze, prezydent Rzeczypospolitej to nie jest Jankowski, nie można ich porównywać, to jest zupełnie co innego. Poza tym wyjazd ewentualny, do którego nie doszło, prawda? Przepraszam, nie prezydent czy rząd. Wyjazd przedstawicieli demokratycznego kraju, jakim jest Polska, do demokratycznego kraju, jakim jest Ukraina, który się broni przed imperialistyczną dyktaturą, nie nadaje się do porównania.
wyjazdu niszowego kolaboranta tej właśnie dyktatury, która zagraża tym dwóm demokratycznym państwom i wielu innym demokratycznym państwom, co jest po prostu wrogiem ludzkości całego świata. I w związku z czym to porównanie jest zupełnie nietrafione, jest porównaniem propagandowym. Jeżeli Kuci Kukan pisze to dobrej wierze, to znaczy, że zatruł się właśnie tym fałszywym obiektywizmem, który jest na tej myśli polskiej prezentowany, lub myśli w kategoriach nacjonalistycznych, czyli ktoś mu włożył do głowy, że relacje, że tutaj nie chodzi o, że tutaj chodzi o podział pomiędzy Polskę a Ukrainę, albo podział pomiędzy Polskę a Rosję, a nie o to chodzi. Chodzi o podział pomiędzy wolnością a dyktaturą.